Chciałam wam coś powiedzieć. No właśnie mówię, że nie dzisiaj, nie ostatni dzień. No, nie dzisiaj ostatni dzień. No nie możesz dzisiaj kupić kaczki. Tak, zrobiłam niespodziankę. Przenosimy się i zostajemy jeszcze w jednym miejscu w Zakopanem. Do jutra. Co wy na to? Naprawdę? No. Mama? No. Super. Super? Jej, no. Będziemy, tylko musimy się przenieść. Zaraz szybko coś zarezerwuję, już coś upatrzyłam. Bo stąd musimy się już dzisiaj wyprowadzić i zostajemy w Zakopanem do jutra. Moi drodzy, pokażę wam kwaterkę, w której byliśmy. Pokój 121, stara polana i tutaj jest wejście. Słuchajcie, my się teraz będziemy wymeldowywać, dlatego już może być jakiś bałagan w środku. Przymknę drzwi. Tak to się prezentuje z tej strony. Macie tu taką szafę, możecie sobie zrobić pranie, wyprasować, jest odkurzacz, szafa. I po tej stronie od wejścia macie aneks kuchenny. Tak on się prezentuje. Proszę bardzo, jest tutaj zmywarka, mikrofala, płyta, czajnik. Także wszystko, co potrzebujecie. Następnie odwracamy. I mamy tutaj taki salon. My byliśmy z naszymi przyjaciółmi, było nas tu 8 osób. Także aneks jest naprzeciwko stołu. Tutaj w ogóle można wszystko odsłonić i macie cały czas to szklone, ale my to już pozasłanialiśmy, chociaż w sumie zaraz wam odsłonię i pokażę, jaki mieliśmy widok. A tutaj z tej strony widzicie, że ten stół, gdzie stoi i ten aneks kuchenny, to jest całkiem spora przestrzeń. Odsłoniłam troszeczkę światła, obrócę się w tę stronę, zobaczcie, tak, i tu jest taka ścianka działowa w tym apartamencie, no i macie takie okna oszklone, gdzie możecie sobie wyjrzeć. Widok taki średni, słuchajcie, no bo jest obok ten cały budynek, tak się prezentuje. Przejdziemy teraz do tej części, tu jest część wypoczynkowa, tak samo możecie wyjść na balkon, bo tam był balkon. Jest telewizorek, tak to się prezentuje i mamy trzy sypialnie. Wchodzimy do pierwszej, tak ona wygląda. Też telewizorek, jakieś szafki, komody, te sprawy. Bardzo przestronne okna. I wychodzimy, słuchajcie. Idziemy tutaj, tu mamy kolejną sypialnię, większą, taką master bym powiedziała. Też jest balkon, można wyjść na zewnątrz, też telewizor, tak ogólnie. Następnie macie toaletę, zapalę światło, normalna toaleta. Fajnie, jak jest dużo osób, że jest i toaleta z łazienką. I obok otwieramy i wchodzimy do łazienki. Jest duży prysznic i czego tutaj nie brakuje, nie ma suszarki. To jest lipa, bo mi by się akurat przydała. Teraz wychodzą z mokrą głową, ale ogólnie ok. Jest tu ogólnie fajnie, ale jest parę takich mankamentów, jak jakieś zniszczenia, wiecie, niepoprawione, jak na przykład o ten kontakt na taśmę. Tu już są te ściany, gdzie niegdzie troszkę widzicie odrapane, ale ogólnie wydaje mi się, że standard jest całkiem fajny za dosyć dobrą cenę. I wchodzimy do sypialni, gdzie spaliśmy my. Tak się prezentuje, tutaj też można odsłonić i tu jest najfajniejszy widok, bo troszeczkę na zielone, widzicie, można popatrzeć tam troszkę góry i tak się prezentuje ta sypialnia, także jest tu telewizorek i tak sobie mieszkaliśmy przez parę dni. Cześć Artur! Siema. Właśnie Artur poszedł oddać wszystkie klucze i zbieramy się, musimy gdzieś, słuchajcie, zaparkować, bo w miejscu, które zarezerwowałam nam, możemy się zakwaterować dopiero o 16, prawda? Więc na pewno się wybierzemy na Krupówki. Mati prawdopodobnie sobie dzisiaj kupi jakąś pamiątkę, może Lila tak samo, zobaczymy, bo już jutro wyjeżdżamy, wracamy. No i cieszymy się, że sobie przedłużyliśmy jeszcze o jeden dzień, będziemy mogli sobie spokojnie odpocząć, tak teraz wiecie, nasi znajomi już pojechali, a my od początku, od przyjazdu do Polski mieliśmy ogromne busy, późne chodzenie spać, widać to zresztą po mnie na pewno, więc cieszymy się, że sobie dzisiaj tak naprawdę odpoczniemy.
zamkniemy, ja sobie troszeczkę popracuję. No i taki jest plan. Dziewczyny w ogóle nie wiedzą, gdzie będziemy nocować, więc to też będzie dla nich niespodzianka, bo już zarezerwowałam przy śniadanku. Jesteście podekscytowane? Tak, bardzo. Mam nadzieję, że będzie nam tam fajnie przez tę noc. No. A teraz trzeba ogarniać jakiś parking, żeby, no wiecie, tutaj przetrzymać teraz ten czas i w ogóle zaczyna padać śnieg. Weszliśmy do centrum handlowego na Krupówkach i zobaczcie, jaka tu na górze jest przepiękna restauracja. Bardzo nam się... O, chodźcie, zobaczymy menu, wam też pokażemy. Wcale nie jest drogo, Margarita 31. Wczoraj byliśmy też w super restauracji, co? Pizze też są? No. Ja bym się czegoś napiła. Jabłecznik z bitą śmietaną będzie. Ale to jest mega zrobione z drzewa. Pięknie to wygląda. Tak, to wszystko jest... Nie, to nie jest drewno chyba. Tak? Tak, fajnie. Zobaczcie, co się dzieje teraz. Największy śnieg, odkąd przyjechaliśmy, pruszy. Po prostu jest ulewa tego śniegu. Ja nie wiem, czy on nie jest z deszczem, słuchajcie. Dobrze, że się schowaliśmy troszkę w sklepie, bo no, byłoby nieźle. Ja dostałam od Artusia. Z szybkim i z żurawiną. A ty już o jedzeniu? Fajna. No fajna, fajna, ale ja pizzę wczoraj jadłam. No, także mam zaparta fajny pierścionek, wybrałam sobie. A Artur kupił sobie fila, buty, takie wiecie, zimowe, bo mu tu trochę brakuje. Więc wziął sobie takie cieplejsze, no bo sami widzicie, jaka jest pogoda. Co ty masz znowu? Kawkę z bubble tea? Kawkę z mango, maliną i truskawką kuleczki. I waniliowa kawa. Flavor kokos i... już nie pamiętam. Z truskawkami, kulkami i czekoladowymi. Ale zobacz. Smak kokos i wanilia. Ale pada! Widzicie to? Do szpitala nieźle! Dobrze, że zostaliśmy. Przynajmniej naprawdę będziemy już w tym roku tej zimy mieli tego śniegu dosyć, jak żadnego roku. Wiecie, my tak zawsze spragnieni, to teraz tak nas przepyrga, że dzieci już zadowolone. Matej kupiła też tą kaczkę sobie, a my musimy gdzieś się zatrzymać na jakąś pyszną kawkę, bo już jest zimno nam. No, bardzo zimno. No dobra. Rozbierz się, kochanie. Czy mogę, proszę, spać do chwili? Wiesz, sobie następnym razem. Dobra. Chciałam ogrzać. I mam grzane winko. Przepyszne. Ojejku, jakie pyszne. Chcesz spróbować tak ten? Nie, dziękuję, ja mam kawkę superową. Ale jest pysznie. I jest strasznie tutaj fajnie, bo przez okno widzimy, jak poruszy nam śnieg. Zobaczcie, jak ten śnieg się szybko dzisiaj osadza na nowo. Bardzo pada. Idziemy jeszcze szukać maskotki dla Liluni i później na obiad. Mama, kocham cię. Dostałaś mi mój marzynowy kot. Masz kota. Mam kota, który marzyłam o. Pokażesz później. Kaczor i kot. Wraca z nami z Zakopanego. To jest najlepsze. Najpierw chodziliśmy i był śnieg i mieliśmy... Lila, rozejrzyj się, jest mega śnieg dzisiaj. No wiem. Tam dopadało śniegu, że nie wiemy, czy w ogóle wyjedziemy. Zobaczcie, co się dzieje i anulowałam
nasz hotel, bo nie dojedziemy tam, to jest za miastem, a cały czas strasznie pada. Więc anulowałam tamten i zastanawiamy się, czy uda nam się w ogóle wyjechać. Cały czas bardzo, bardzo pada śnieg, zobaczcie. Patrzcie na podłogę. Podłogę, ziemię. Ziemię. No, także nie jest, słuchajcie, ciekawie. Nie było tyle śniegu w Zakopcu, jak przyjechaliśmy, a dzisiaj strasznie napadało i cały czas pruszy. Rozważamy powrót do poprzedniego hotelu, apartamentów VIP, ale nie wiemy, czy w ogóle dojedziemy. Cześć, moi drodzy, gdzie my jesteśmy? Wróciliśmy z powrotem do Starej Polany i wynajęliśmy na dzisiejszą noc apartament. Wcześniej byliśmy tam, teraz jesteśmy tu w mniejszym, dlatego że niestety nie udałoby nam się poza miasto dojechać do hotelu, który wynajęłam, bo mamy letnie opony, a widzicie, co się dzieje? Cały czas pruszy śnieg, zrobiło się już biało momentalnie, ledwo żeśmy z parkingu, bo tam w mieście żeśmy parkowali, ledwo żeśmy z powrotem tutaj wrócili. No i zapytaliśmy się w recepcji, czy jeszcze dla nas mają jakąś tutaj miejsce, jakieś, wiecie, na jedną noc i zobaczymy, co będzie dalej. Ale jak tak dalej pójdzie, to słuchajcie, utkniemy normalnie na Wielkanoc w Zakopanem, zasypani. Dziewczyny się trochę cieszą, nam się chce śmiać w ogóle, że wszystkie plany od rana legły w gruzie, bo pogoda właśnie w górach jest na tyle zmienna, że nie możecie nawet na 5 godzin wcześniej niczego planować. Także jesteśmy w naszym, w naszym kompleksie tutaj. Tutaj mamy basen, wcześniej z niego też korzystaliśmy. Jak tutaj wynajmujecie ogólnie apartamenty naokoło, to jest właśnie tutaj basen. Można przejść parkingiem albo na zewnątrz trzeba przejść, co jest trochę minusem. Basen jest też malutki, ale jest też sauna, jacuzzi. Da się, słuchajcie, pokorzystać i tam jest też salka dla małych dzieci. Także mamy przygodę. Utknęliśmy w Zakopanem. Nieźle, nieźle. Dobrze widzicie. Jestem już w innym mieszkanku. Już powiedzieliśmy, że chcemy jakiekolwiek, już nawet bez widoku na górę, ale chociaż widzę tu teraz trochę góry. Już po prostu było nam obojętne, bo byliśmy już troszeczkę, słuchajcie, spięci i zestresowani. Mamy taki tutaj salonik. Już nie będę Wam robiła jakiegoś nie wiadomo jakiego room touru. Obrócę tylko i tak szybciutko przejdę. I tak się prezentuje ten apartament, tamten wcześniej widzieliście, jest to taki przytulny po prostu pokoik, tu jest balkon, tutaj jest stolik, telewizor, widok na cały kompleks. Co jest minusem w porównaniu z tamtym mieszkaniem, to macie aneks kuchenny w drzwiach, no takie trochę słabe, takie wiecie na siłę, ale jest. Tutaj jest też szafa, dość duża, wszystko można sobie, słuchajcie, fajnie pochować. No, tu są wieszaczki i tutaj mamy łazienkę. Łazienka to jest w ogóle bardzo duża, słuchajcie, i bardzo ładna. Tak się prezentuje, jest prysznic, ciut mniejszy niż w tamtym mieszkaniu, ale też niezły. Ja już zrobiłam mi Arturowi kawę i jeszcze idę do dzieci. Zaraz Wam pokażę, gdzie dziewczynki mają pokoik. Ta-da! Jak tam w nowym miejscu? Co to się wydarzyło? Nie wiem, coś szalonego. No ale podobają Wam się takie przygody? Średnio, boję się. Boisz się, że nie wyjedziesz? Że na Wielkanoc będziesz do babci. A, że na Wielkanoc będziecie musiały tu zostać, się stresujesz? Jutro jest piątek, słuchaj, a Wielkanoc jest tak naprawdę, no w sobotę idziesz z koszyczkiem, w niedzielę masz Wielkanoc, także mamy 2 dni, żeby dotrzeć. No, więc chyba dotrzemy. Matysia ma w ogóle tu mega uczulenie, wszystko ją swędzi. Kupiłam jej dzisiaj zertek i wapno. Zaraz sobie to wapno musisz. Ja nie wiem, czy Wy macie tak, ale ja mam alergię do, no w sumie do kurzu. To jest tyle kurzu, bo dawno nikogo tutaj nie było chyba. Nie, może nie kurzu, więc to jest suche powietrze. I też mam alergię na specyficzne rzeczy, tkaniny. Które używasz do mycia rzeczy. Do prania. Mhm. Do prania właśnie, no. I myślę, że jeszcze do tego potęguje chlor z term, chlor z basenu, bo tak, wczoraj... ale ja w ogóle ogólnie to nie mam na to. Mama Marzi nie ma na to. A jak Wam się w ogóle na termach wczoraj podobało? Bardzo super, było fajnie. Było tak fajnie. Teraz zjeżdżam, a wtedy był taki fajny, gdzieś skacie taki kółeczku, a druga osoba skacze, a wtedy ty idziesz pum. Lila. Pośrodzę na pewno znowu na wtedy były takie brum, brum, brum. Brum, brum, brum były. No. Dobra. A idziecie dzisiaj na basen? Tak. No dobra, zostawiam Was.
Słuchajcie, zostałam sama trochę w kwaterze. Przestał tak mocno pruszyć śnieg. To jest pocieszające, bo być może jutro normalnie wrócimy i będziemy na święta u rodziców. Uspokoiło się, mam nadzieję, tylko że nie będzie, słuchajcie, mrozić, prawda? Bo jak będzie mrozić, to to wszystko się rozpuści. To wszystko nie pozwoli nam ten śnieg wyjechać, będzie ślisko i tak dalej. Ja zostałam sama, moi poszli do Biedronki, w ogóle ta kwatera jest bardzo blisko Biedronki, więc fajnie. No i słuchajcie, ja zmykam, muszę sobie popracować. Chcę dla Was coś w końcu wystawiać, bo już mam wyrzuty sumienia. Także zabieram się tutaj na łóżeczku za montowanie. Później moja ekipa idzie na basen, ja będę dalej sobie pracowała, ale czasami, słuchajcie, fajnie. I późnym wieczorem też dołączę do jacuzzi i na basen, też się troszeczkę porelaksuję, tym bardziej, że pewnie jesteśmy tu ostatni dzień, chociaż pogoda sama to zweryfikuje. Fajnie by było, słuchajcie, gdyby internet w tym kompleksie działał trochę lepiej, bo męczę się troszkę, zacina mi się i utrudnia mi to pracę. Moja rodzinka wróciła z Biedronki, przynieśli mi, pokażę w ogóle Wam, co ja uwielbiam z Biedronki. Tadam! Uwielbiam te frytko chipsy i mi je kupili i sobie teraz leżę na łóżeczku i pracuję, a oni będą mieli basen i te sprawy, bo właśnie w tym kompleksie, tak jak Wam pokazywałam, jest to. Ale patrzę, że tak, nie padał śnieg, a teraz znowu zaczyna pruszyć. Trzymajcie naprawdę kciuki, żebyśmy jutro dotarli do domu wieczorem chociaż, to będzie piątek, w sobotę ze święconką i na święta chcemy już być z naszą rodziną, bo mieliśmy dzisiaj zostać i to było takie dobrowolne, prawda? Odpoczynek, niespodzianka dla dzieci, że jeszcze zostają i ogólnie, wiecie, miał być fajny kompleks, hotel z basenem, jutro ze śniadaniem, chcieliśmy sobie tak naprawdę odpocząć, ale no pogoda jednak w górach rządzi. I rządzi także nami. Jutro jeszcze muszę zajechać do Biedronki, chcę kupić napoje na święta i jakieś rzeczy do sałatki. Wybieram jedną z sałatek, którą mi Wy polecaliście. Napisaliście sporo przepisów. Buziaki dla Was, dziękuję serdecznie. To jest bardzo też miłe, bo zapisałam sobie, zrobiłam sobie screeny, mam nadzieję, że wszystkich. No i chcę zrobić coś na święta, no ale bardzo też chcę jutro wrócić już wieczorem. Mieliśmy w ogóle w planie też jechać do Krakowa. Chcieliśmy wyjechać tutaj, zdać kwaterę, ale jak będzie lepsza pogoda i pojechać do Krakowa, przyspacerować się chociaż po, wiecie, Starówce. Ale ponieważ ten śnieg leży i są takie warunki i wyjeżdżamy dzień później, to chyba sobie odpuścimy, słuchajcie, i pojedziemy prosto już na Warszawę. Tak. I co chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że wypad ogólnie nam się mega udał. Uważam, że nawet te przygody ze śniegiem, to, że nam padał ten śnieg po trasie, że mamy te letnie opony, jest to niby niebezpieczne, ale ogólnie dzisiaj Matej stwierdziła, że ona i Lila to teraz mają takie przygody, jak ich dziadek. Bo jeden z dziadków zawsze opowiada, jakie on miał przygody w życiu i dziewczyny zawsze tak trochę chyba zazdrościły dziadkowi, że on miał takie przygody i stwierdziły dzisiaj, że one też już mają co opowiadać, że zasypało ich w Zakopanem w trakcie, wiecie, Wielkanocy i że nie mogą dotrzeć na święta. A Artur jeszcze kupił dla nas do domu przecudowną miskę. Jakie tu mają drewniane rzeczy, piękne na Krupówkach, to normalnie szok, w moim totalnie guście i stylu, więc i powiem Wam, nie wiem, czy powinnam to mówić, ale można się targować. A, no i ja dostałam od Artura ten srebrny pierścionek z apartu, sama sobie go wybrałam, jest przepiękny, delikatny, ale nie mogę Wam go pokazać, bo zostawiłam już w samochodzie te rzeczy, ponieważ jutro planujemy wyjechać i nie wnosiliśmy też tak wszystkich rzeczy tutaj na górę. Fajnie, że miałam czas sobie z Wami trochę porozmawiać, bo naprawdę jest ciężko, jak jest nas tyle osób, byliśmy, tak jak mówię, z przyjaciółmi, spędzaliśmy fantastycznie czas, i chcieliśmy się po prostu zwyczajnie sobą, słuchajcie, nacieszyć. Mamy wieczór, a moja rodzinka, słuchajcie, jeszcze nie wróciła z basenu. Widzicie, tak się ściemniło. Ściągnę ich troszeczkę, ale nie wiem, nie widać ich chyba. W każdym razie nie pada śnieg. Właśnie pisałam z siostrą i siostrzenicą, dogadywałyśmy się jeszcze do jakichś takich małych szczególików, słuchajcie, odnośnie świąt. No i już teraz moje nastawienie jest takie stricte, żeby tam dojechać, ogarniać, trochę pomóc. No,
ale cieszę się też, że mogłam sobie troszkę popracować i dla Was kochani, coś wystawić, bo ja osobiście czuję ogromne wyrzuty sumienia, jak filmów nie ma 6 dni co najmniej i Wy do mnie piszecie, co z nami, czy my dotarliśmy do tej Polski, czy nie i mi jest głupio, że ja tego nie wystawiam, więc naprawdę... Chciałam tak na spokojnie, a wiem, że jakbym wróciła dzisiaj do rodziców, to byśmy się zagadali, siedzieli, ogarniali święta i nic by już z tego nie było. O! Ktoś puka, moi wracają. Mamy, jak na basenie. Mama leciała schodami, żeby wiesz, żeby być pierwsza. Żeby być pierwsza. Jest winda, moja droga. Hejka, moi drodzy, mamy poranek, zebraliśmy się, jest godzina 10? Równiusieńka, słuchajcie, 10. Śnieg zaczyna na nowo padać, teraz taki chyba z deszczem, bo nie jest na minusie, słuchajcie. Wydaje mi się, że jest jeden stopień na plusie, tak pokazuje pogoda. I musimy wyjechać jak najszybciej, bo jak nie wyjedziemy teraz, to później już, słuchajcie, znowu nie wyjedziemy i będziemy musieli zostać jeszcze jedną noc, a chcemy na święta do domu. Artur jeszcze poszedł sprawdzić kwaterę. Powiem Wam, że tą, co mieliśmy wczoraj, kwaterę była jednak gorsza niż ta poprzednia. Pod wieloma względami było tak duszno, kurzyło się wszystko. Ja mam tak podrażnioną śluzówkę, od razu wszystkie grzejniki żeśmy pozatykali, bo wiecie, w małych pomieszczeniach to robi się mega, mega gorąco i taki kurz się unosił i pościel u dziewczynek była niezmieniona, musiałam zmieniać. Wyjeżdżamy i mam nadzieję, że dotrzemy. Jeszcze ponoć moi chcą podjechać na Krupówki i kupić magnesy, jak będzie gdzie zaparkować, bo z tym też może być już teraz, słuchajcie, różnie. Jest Wielki Piątek, jutro mamy już sobotę, święta zaczynamy, trzeba wracać, jeszcze muszę po drodze zrobić zakupy. No i trzymajcie kciuki, żebyśmy bezpiecznie dotarli teraz do Mazowieckiego, pod Warszawę. To wygląda w momencie, w którym wyjeżdżamy, słuchajcie, z Zakopanego, 7 kwietnia, wracamy, mamy tyle śniegu i cały czas sobie, słuchajcie, pada. Ale tak jak mówię, już tak jakby z deszczem. Dziewczynki, chcecie do domku już do babci? No. Tak, już nacieszyły się górami, bo śniegiem. Ja A wiesz, że dzisiaj u nas tam w Mazowieckim pokazuje 13-14 stopni, a tutaj mamy 1 albo 0. No, także ruszamy, idzie nasz kierowca. Słuchajcie, normalnie tą trasę pokonuje się w 5,5 godziny od nas, a teraz pokazuje nam 6,5 godziny. Prawdopodobnie, słuchajcie, czekają nas korki. Dzisiaj jest Wielki Piątek, dużo osób wyjeżdża na święta, dużo osób... No ogólnie wiecie, jeździ po mieście, robi jeszcze jakieś zakupy i tak dalej, więc będzie ciasno na trasie. No ale przygotowaliśmy się na to, że możemy wracać dzisiaj troszkę dłużej. No ale my to już chyba jesteśmy zaprawieni, bo w ciągu tygodnia to zrobimy mnóstwo kilometrów i już taka droga 8 godzin, 7, 6 to na nas nie robi aż takiego, słuchajcie, wrażenia. Wystawiłam Wam też wczoraj film z... podróży i bardzo Wam się podoba, dziękuję. Z tego miejsca też życzę Wam, pewnie już spóźnione, ale najlepsze życzenia świąteczne, wszystkiego dobrego w gronie rodzinnym, spokojnych, zdrowych świąt. Powiem Wam też, że moi wyskoczyli po magnesy jeszcze, dziewczynki jeszcze chciały coś tam właśnie sobie kupić. No i ruszamy w drogę. Mamy z Arturem kawkę na drogę, bo też sobie zrobiliśmy, także będzie gites, słuchajcie. Jutro z koszyczkiem, ciężko sobie wyobrazić, że tutaj tak śnieg, tak jak widać zimowo, a my jutro z koszyczkiem prawdopodobnie w bardziej wiosennym klimacie. Moi drodzy, już mieliśmy mały objazd, bo był jakiś wypadek na drodze i cały czas teraz pada śnieg i tak ma być aż do objazdu Krakowa. No i jak widzicie, jest mega, mega biało. Obyśmy tylko wyjechali na taką już główną, wiecie, trasę, żeby wyjechać właśnie z tego niebezpiecznego terytorium, gdzie pada śnieg i zamiast być na plusie, tak jak było, już mamy minus pół stopnia i wtedy jest, wiecie, bardziej ślisko. Thank you.
Hejka moi drodzy, już jesteśmy w Warszawie. Zostało nam do celu 43 minuty. Tutaj słuchajcie, 12 stopni w Warszawie, a w Zakopanem było rano 1 czy 0, coś takiego. A wczoraj minus 4 w ciągu dnia, więc zobaczcie jaka to jest różnica. Tak naprawdę przejedziecie 5,5 godziny i macie zupełnie inną aurę i pogodę. Już jesteśmy troszeczkę zmęczeni i już chcemy dojechać, wypić dobrą kawkę, może coś zjeść. Ciasno jest w ogóle dzisiaj na Warszawie, no bo to wiecie, Wielki Piątek, wszyscy uciekają do rodzin na święta, robią zakupy ostatnie. No, ale jakoś dajemy radę. Hejka moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Wzięłam sobie szklankę wody, słuchajcie. Chcę Wam pokazać rzeczy z Shein, które ostatnio do mnie przyszły. Jest dużo bardzo fajnych rzeczy i rzeczy, które już żeśmy z dziewczynami nosiły, będąc w Polsce właśnie, na różne okazje. Pozbierałam je teraz szybko, bo już wiecie, każda z tych rzeczy leży w innym miejscu i stwierdziłam, że Wam je pokażę. Też chciałabym zaznaczyć, że światło będzie trochę zmienne, ponieważ nagrywam przy świetle dziennym, słoneczko, te sprawy. Słuchajcie, też mam trochę alergię, więc mogę mówić przez nos. Nie zwlekam i zaczynamy. Jeśli chcecie zamówić coś z Shein, bo bardzo często też mnie pytacie na Instagramie, jaki jest kod rabatowy, to jest to kod rabatowy, który Wam tutaj napiszę. KAARY15KAR, KAARY z dużej litery. I macie zniżkę prawie cały czas na minus 15%, fajna zniżka, więc polecam. Pierwsza rzecz, jaką Wam pokażę, to są buty Matysi. Zobaczcie, jakie to są piękne buty właśnie na wyjście na imprezę. My miałyśmy trochę imprez w Polsce, między innymi chrzciny, i Mati stwierdziła, że takie buciczki bardzo by jej się podobały. Są na lekkim obcasie, wolałabym, żeby były troszkę niższe. Mati sama te. No ale niestety nie było butów na mniejszym, było na takim obcasie, ale są bardzo wygodne, widzicie okrągłe czubki. Tutaj taka kokardka, tu zapinacie też na fajne, ładne zapięcie. No mega fajne, ta kokardka to cały, słuchajcie, urok, one są w kolorze białym. Przyszły w opakowaniu, tak wygląda drugi but, super, powiem Wam, że w ogóle są bardzo mięciutkie ta skóra, świetnie wyglądają i mamy do nich pudełko. Kolejna rzecz, którą Wam chcę pokazać, to też będą buty i dla Lileczki też na, kierowałam się tym, żeby były buty na imprezę w Polsce, ale żeby też Lila miała je później do chodzenia na przykład, nie wiem, do kościoła czy gdzieś na jakieś przyjęcia. One są na rzepę, co jest w ogóle mega wygodne. Tu mają taki piękny materiał, kwiatuszki, po prostu, one też są na takim malutkim obcasiku. To jest w ogóle but z działu dziecięcego. Aha, Matysia ma buty w rozmiarze 38, a te buty są w rozmiarze 35, słuchajcie. Lila nosi 34-35 i tak powiem Wam, że ledwiutko są na nie dobre, na nią. Po prostu są tak jakby troszkę zaniżone, więc weźcie sobie rozmiar większy. Fajnie, że mają wycięte te czubki, tym się też kierowałam, bo stwierdziłam, że jak będą ciutkę za małe albo na styk, no to taki but będzie jeszcze dobry, jak ma to wycięcie, a jakby były zabudowane, to już mogłyby ją cisnąć. Więc tak się prezentują. Przyszły też w takich ładnych woreczkach. Drugi but też pięknie, słuchajcie, wygląda. Naprawdę serdecznie Wam polecam. Tych butów takich właśnie do komunii tego typu, jak tutaj dla Lili, na stronie Shein jest mnóstwo, aż ciężko się, słuchajcie, zdecydować. I buty dla mnie też Wam pokażę. Ja chciałam buty czarne i żeby miały czubek, prawda? Też wybrałam buty materiałowe i z takim ładnym tutaj, wiecie, ozdobą troszkę na kostkę, nie wiem jak teraz to ułożyć, żeby Wam pokazać, i ze srebrnym wykończeniem. Ten materiał w ogóle ma taki wzór ciekawy dosyć, obcas też nie jest mały, bardzo też ładnie wykonany, tu w środku jest taka skórka, podoba mi się, fajnie, aha, widzicie, i też tutaj jak złapiecie tego buta, to na rzepę zamykacie i już widzę, jak one się będą, o, w ten sposób, słuchajcie, prezentowały. Naprawdę, też były zabezpieczone w woreczkach, prześlicznie wyglądają, tych butów jeszcze nie zakładałam, być może dziś będzie ten pierwszy raz, ale chciałam Wam je pokazać i też stwierdziłam, że teraz dużo ludzi będą mieli imprez typu komunie właśnie, wesela, i mogą poszukiwać butów dla dzieci czy dla siebie, prawda? Więc buty z Shein, powiem Wam, że zaskakują mnie coraz bardziej pozytywnie i chyba są nawet lepszej jakości niż ubrania. Kolejna rzecz to też są buty. Chodziłam w tych butach w Zakopanem, są leciutkie jak piórko, to zwykłe po prostu czarne trapery. Mają tutaj suwaczek, możecie sobie też tutaj je bardziej ścisnąć, no po prostu sznurówką.
przepiękne, bo leciutkie, więc mega wygodnie się je nosiło. Naprawdę, są jak piórko, ja mam też takie białe w domu. Ja mam rozmiar 37, są dla mnie mega na styk i jakbym drugi raz miała kupić, kupiłabym 38, bo wtedy na grubą skarpetę czułabym się w nich lepiej. Przechodzimy do następnych rzeczy. Pokażę Wam płaszcze. Mam tu dwa płaszcze, też z myślą właśnie o różnych imprezach. Ten płaszcz jest grubszy, grafitowy, ma pasek. Za chwilę go założę, żeby Wam pokazać, jak on wygląda. Słuchajcie, zakładam płaszcz. Oczywiście nie będzie to aż tak dobrze widać, no bo wiecie, nie mam butów na obcasie, żeby Wam to dobrze pokazać. Ale tak chociaż, słuchajcie, mniej więcej. To jest właśnie płaszczyk tego typu. Rękawy są dla mnie dobre. Ja mam w rozmiarze M. Jest to grubszy płaszcz, więc raczej na jesień, na wiosnę to taką, wiecie, już raczej chłodniejszą, bo zobaczycie, że też mam drugi płaszcz, który mi zdecydowanie bardziej przypadł do gustu niż ten. I tamten płaszcz możecie spokojnie nosić na wiosnę, na co dzień, na imprezy, a ten wygląda, prezentuje się właśnie w ten sposób. I stwierdziłam, że jak już stoję, to Wam pokażę ten drugi płaszczek. Zakładałam go na chrzciny właśnie w Polsce, zakładałam go na święta i idealny jest na wiosnę. Zakochałam się w tym płaszczu, jest to rozmiar MK, Daisy w ogóle jest na nim napisane, jeśli chodzi o jego markę, ale oczywiście jest Shein. Podlinkuję Wam wszystkie rzeczy w opisie, żebyście mogli sobie znaleźć, jeśli coś Was interesuje. Stwierdziłam, że biorę płaszcz szary, ze względu na to, że tych beżowych jest bardzo dużo i dużo osób je nosi, więc stwierdziłam, że tak troszeczkę inaczej będzie, jak wybiorę płaszcz szary. Oczywiście nie do tej bluzki, którą mam na sobie, ale chciałam Wam zademonstrować. Też na Instagramie wrzuciłam zdjęcie w tym płaszczu. I tak on, słuchajcie, wygląda. On jest taki, no, 10 cm za kolan. Idealnie rękawy, też super wygodne. Nie mam takich, wiecie, ograniczonych ruchów. Wręcz przeciwnie, czuję się w nim naprawdę bardzo fajnie. I ten płaszcz polecam w 100%. Ma też bardzo fajny materiał, a jeśli chodzi o podszewkę, to już Wam mówię, czy on ma podszewkę? Nie, też nie ma podszewki, ale jest cieńszy niż tamten poprzedni. I wróciłam sobie tutaj na sofę, żeby Wam dalej pokazać rzeczy. Mamy tutaj bluzę. Matysia wybrała sobie taką bluzę, słuchajcie, po prostu zwykłą bluzę na suwak. Też już ją nosiła w Zakopanem. Ona ma kaptur, tu ma takie ściągacze, jest na suwak. Bardzo przyjemny materiał, nie powinien się, wiecie, kocić. Z tyłu ma jakieś tutaj, słuchajcie, napisy. No taka zwykła bluza, ale naprawdę jest dosyć też ciężka. Tutaj ma też kieszenie. Wiecie, na wiosnę bluzy tego typu są zawsze, zawsze potrzebne. I fajnie się je nosi. Zaraz Wam powiem, jaki to jest rozmiar. Size M, czyli mamy tutaj rozmiar M-kę. I kolejna rzecz, którą wybrała też Matysia, to są spodnie takie sportowe, po prostu szerokie. Mają zwężacze, możecie sobie zwęzić je tutaj na dole, ale też możecie je sobie poszerzyć i zrobić takie, wiecie, mega szerokie. Samej podobają mi się te spodnie, bo ja właśnie latem, wiosną lubię takie sportowe, szerokie spodnie. Mają też kieszonki, które też, słuchajcie, możecie sobie regulować. Tu jest wszystko mega wygodne w pasie, bo jest ta gumka. I co mogę o nich powiedzieć, że Maty jest z nich bardzo zadowolona. Naprawdę fajnie się je nosiło, jakaś krótka do tego bluzka. To jest rozmiar S-ka. Kolejna rzecz to jest rzecz, przy której mamy rozczarowanie. Wizualnie wygląda prześlicznie, na zdjęciu wygląda prześlicznie, ale okazała się ta sukienka na Matysię za krótka. Już Wam pokazuję. Chciała taką piękną sukienkę właśnie na jakąś imprezę, ale zobaczcie. Kolor, jak widzicie, jest naprawdę ładny, taki między różem a pomarańczą, taką lekką brzoskwinką. Przepiękne tutaj mamy rękawki w postaci takich perełek. Jest ona też na suwak, ale jest krótka. Zresztą nawet jak ją trzymam, to widać, że ona jest krótka. Nie da się też regulować tych ramionczek, żeby opuścić ją niżej. Więc wizualnie bardzo ładnie, no ale niestety nie jest ona na Matysię zbyt dobra. Może do jakiegoś, wiecie, tylko zdjęcia na Instagramie, ale absolutnie nie do noszenia. Bo sukienka ma potencjał, naprawdę ładnie wyglądała, ale niestety nie polecam jej Wam. A i jeszcze Wam powiem tylko, jaki ona ma rozmiar. Może Was to interesować i chcecie na przykład znaleźć dla siebie większą. Rozmiar tej sukienki to jest XS-ka, więc prawdopodobnie, słuchajcie, S-ka byłaby dłuższa, M-ka jeszcze dłuższa, ale też Matysia jest dosyć wysoka, wiecie, przy tej XS-ce, no niestety jest to na nią za krótkie.
I kolejna rzecz to jest sukienka, którą wybrała sobie Lileczka. Bardzo jej się podobała, jest wygodna, już Wam pokazuję. Obróciłam ją w ogóle na lewą stronę, żeby się nie zaciągały te tiulki. I tak ona wygląda. Taki zielonkawy po prostu kolor. Materiał jest bardzo taki, wiecie, mięciutki. Tu jakaś koroneczka, jakieś ozdoby. O, taka sukieneczka dla dziewczynki urocza. Lili jest bardzo ładnie w takich. Mam ją w rozmiarze na 11-12 lat, czyli jak najbardziej jest ona dla Lili dobra i ona się też w niej fajnie czuje. To chyba są wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Jeśli coś Wam się podobało, piszcie w komentarzach, a linki i resztę macie jak zawsze, słuchajcie, w opisie.